Ten zamek pamięta czasy, gdy władcy Imperium Otomańskiego pragnęli podbić świat chrześcijański. W epoce renesansu był piękną siedzibą despotycznej władzy. Po 5 wiekach wojny zamek stał się miejscem najzacieklejszego polowania na czarownice w historii Austrii. W dawnych czasach był niezdobytą twierdzą. To Riegersburg. Riegersburg. Austria, rok 1570. Przerażeni wieśniacy szukają schronienia przed jeźdźcami Imperium Otomańskiego, którzy znaczą krwawy szlak na ziemiach Europy. Na drodze do Wiednia muszą przebyć urodzajną dolinę. Zamieszkujący ją chłopi chronią się na szczycie wygasłego wulkanu w potężnej twierdzy Riegersburg. Chrześcijański rycerz Erasm Stodler odziedziczył tę górującą nad okolicą siedzibę po swoich przodkach, którzy wznieśli ją w XII wieku. W rozdartej wojnami Europie twierdza stała się głównym miejscem oporu. Na wulkanicznych zboczach 5 potężnych bram połączonych murami obronnymi strzeże prawie 2-kilometrowej drogi prowadzącej na szczyt. Ale zarówno przyjaciele, jak i wrogowie muszą jednak wspiąć się jeszcze wyżej. Na skraju wysokiego skalnego urwiska wznosi się zamek Riegersburg. Podczas ataku wroga obrońcy wycofywali się wyżej i ostrzeliwali przeciwników przez otwory strzelnicze w murach twierdzy. Właśnie przemyślnie zbudowanemu systemowi obronnemu Riegersburg zawdzięcza swoją sławę. Nigdy nie został zdobyty. Za chwilę ponownie zamki i pałace Europy. Woda deszczowa spływa rynnami na dwa dziedzińce. Stamtąd kamiennymi kanałami płynie do podziemnych zbiorników. Tutaj woda jest filtrowana przez piasek i żwir, a następnie spływa do studni o głębokości blisko 30 metrów. Dostęp do studni możliwy jest jedynie z najbardziej strzeżonego miejsca w zamku, bogato dekorowanego głównego dziedzińca. W roku 1619 napięcia pomiędzy katolikami a protestantami skłoniły protestancką rodzinę Stodlerów do opuszczenia Styrii. Na licytacji zamek odkupili dwaj bracia, których skłonność do nadużywania alkoholu była wręcz legendarna. Byli to bracia Urzenpekowie. Podobnie jak ich poprzednicy, bracia stanęli wobec konieczności obrony Styrii. Lękając się tureckiego najazdu, bracia walczyli ze strachem przy pomocy około 30 litrów wina, wypijanych codziennie.
Ich pijaństwa trwały całymi tygodniami, a miały one miejsce właśnie w tej wspaniałej renesansowej komnacie, zimą ogrzewanej przez ogromny kaflowy piec. Aby ogrzać pomieszczenie, trzeba było przez 4 dni spalić mniej więcej 12 metrów sześciennych opału. Wielodniowe pijaństwa urzenpeków stały się głośne w okolicy, a z czasem zmieniły się w rodzaj zawodów. Pijani szlachcice przywiązywali się do krzeseł, aby nie spaść, a służący lali im wino do ust, póki ich panowie nie stracili przytomności. Przy pomocy klejnotów z pierścieni zwycięzcy wycinali na szybach swoje podpisy. Jeden z takich napisów radośnie oznajmia, że w kwietniu 1635 roku mieszkańcy zamku byli pijani przez 20 dni. Te szaleńcze zabawy skończyły się, kiedy bracia zmarli, pozostawiając zamek swojej siostrzenicy Elżbiecie Galor. Ta trzykrotnie zamężna, pełna temperamentu kobieta zdobyła sobie miejsce w historii jako najbardziej okrutna władczyni zamku. Mimo że lepiej czuła się w siodle niż w pokojach zamku, Elżbieta Galor ceniła renesansowe piękno swej siedziby, szczególnie ten zdobiony malowidłami pokój. Szczególnie ceniła dzieło włoskich mistrzów, środkową część wspaniałego plafonu. Malowidło przedstawia trzy parki decydujące o ludzkich losach. Jedna z nich przędzie nić życia, druga odmierza długość nici, a trzecia przecina ją. Długa droga do zamku brukowana jest kocimi łbami. Otaczają ją pergole z winoroślą i dzikim winem. Groźbami i biciem Elżbieta Galor zmuszała asteryjskich chłopów do pracy przez 10 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, także prawie nie mieli czasu na posiłki. Jeńców zdobytych w wojnie z Turkami czekał znacznie gorszy los. 700 ludzi pilnowanych przez uzbrojonych strażników ryło fosy w skale u podnóża zamku. Pod rządami Elżbiety kara była natychmiastowa i nieprzewidywalna. Kradzież karano torturami, chłostą, miażdżeniem kciuków albo drewnianym ramieniem noszonym jako znak popełnionego przestępstwa. Jednak najstraszniejsze było spotkanie z żelazną panną. Z czasem mieszkańcy miasteczka zaczęli przeklinać swoją straszliwą władczynię. Podczas gdy poddani zapracowywali się na śmierć, Elżbieta ściągała na zamek najświetlejsze umysły środkowej Europy, a przyjmowała gości w najwspanialszej komnacie swego zamku, w białej sali.
Pośrodku fantazyjnie dekorowanej barokowej sali wisi kandelabr z weneckiego szkła. W rogach znajdują się malowidła przedstawiające symboliczny obraz czterech kontynentów: Europy, Azji, Ameryki i Afryki. Nad głównym wejściem widnieje tarcza herbowa Elżbiety Galor. Przewrócone muzułmańskie namioty symbolizują zwycięstwo nad Imperium Otomańskim. Jednak w roku 1664 Turcja zbierała się do zadania Europie ostatecznego ciosu. Owdowiała Elżbieta poślubiła Dedalofa von Kappel, cieszącego się sławą wielkiego rycerza. Zamierzał on rozgromić Turków na pobliskiej przełęczy.